Na jeden dzień Szczadnozdrój stało się stolicą światowego folkloru. Uzdrowisko odwiedziły grupy reprezentujące mniejszości etniczne z Chin, Chile, Peru, Turcji, Węgier czy Kostaryki. Goście festiwalu Świat pod Kyczerą mogli podziwiać przemarsz członków poszczególnych zespołów oraz występy artystyczne pełne energetycznego folkloru. Kolorowe stroje, charakterystyczne dla danego regionu, specyficzne instrumenty muzyczne oraz orientalne rysy gości były zaskoczeniem dla mieszkańców i turystów Szczadnozdroju. Festiwal folklorystyczny rozpoczął się od przemarszu uczestników imprezy przez uzdrowiskowy deptak. Kolorowy korowód przy dźwiękach muzyki przemieszczał się w stronę Parku Zdrojowego, gdzie została umieszczona scena. No, folklor cieszy się zainteresowaniem. Folklor jako pojęcie został wprowadzony w połowie XIX wieku, tak przy okazji. Ale zawsze nam się kojarzy z subkulturą, z ludowością, ponieważ w tym roku będziemy gościli aż przedstawicieli 7 państw, to dlatego wzbudził tak ogromne zainteresowanie, podobnie jak i w latach poprzednich. Festiwal gościł w uzdrowisku już po raz trzeci. Świat pod Kyczerą to największa impreza folklorystyczna w Europie. Wydarzenie przyczynia się do przełamywania stereotypów i uprzedzeń, tworząc kulturowy pomost pomiędzy ludźmi różnych narodowości i wyznań. Ludzie uczą się siebie nawzajem, uczą się tolerancji, uczą się tego, że jak ktoś ma inny kolor skóry, wierzy w inną religię, to ani jest lepszy, ani nie jest gorszy, jest zwykłym człowiekiem, przyjaznym, uśmiechniętym, chcącym się bawić, kochającym, mającym problemy i radości i smutki. Na festiwalowej scenie w Parku Zdrojowym zaprezentowały się grupy m.in. z Chile, Chin, Węgier, Turcji czy Kostaryki, ukazując tradycyjne stroje, tańce i piosenki charakterystyczne dla danej mniejszości. Członkowie grup etnicznych zostali również obdarowani pamiątkami z uzdrowiska. Szczadnozdrój było ostatnim miastem na dolnośląskiej mapie festiwalu. Goście z całego świata odwiedzili także m.in. Legnicę, Wrocław oraz Lublin.